Z Budapesztu przyjechali pan Antal i pan Sławik. Naturalnie wszystko zorganizowałem. Koncert się bardzo udał. Zwłaszcza jak śpiewaliśmy pieśni węgierskie dwie, to otrzymaliśmy ogromne brawa, bo cieszyli się, że Polacy śpiewają pieśni węgierskie po węgiersku. Po zakończeniu odbyła się uroczystość w hotelu jakimś tam, zapomniałem jak się ten hotel nazywa, jeden z największych, restauracja wielka. Tam się odbyło spotkanie i przyjęcie, tak. No i pan Sławik podszedł do mnie i mówi: proszę pana, ja nie wiedziałem, że my mamy takiego w obozie młodego, dobrego dyrygenta. Myśmy do tej pory o panu nie słyszeli. Dzięki takim ludziom jak Henryk Sławik i Józef Antal, polscy uchodźcy czuli się na Węgrzech jak u Pana Boga za piecem. Co prawda mieszkali w różnych warunkach, jedni w pomieszczeniach pałacowych, jak ci Fertusen Miklosz w zabudowaniach gospodarczych, ale na głowy nie spadały im bomby, nie chodzili głodni i mieli czas na poranną gimnastykę. W 1943 roku, gdy w Polsce nasilił się niemiecki terror, dotarła na Węgry ostatnia fala około 5000 żydowskich uciekinierów. Wśród nich znalazła się setka sierot po rodzicach wywiezionych do obozów zagłady. By uchronić je przed niemieckimi konfidentami, Sławik z Antalem zakładają w Wacu nad Dunajem sierociniec, który dla kamuflażu nazywają sierocińcem dzieci polskich oficerów. By zapewnić im większe bezpieczeństwo, specjalnie sprowadzony ksiądz Pal Bocharczyk uczy je podstawowych katolickich modlitw, a w niedzielę demonstracyjnie prowadzi na mszę do katolickiego kościoła. Już proszę o ciszę, bo mamy gości. Powstańcie. Witam pana, panie Antal. Proszę, witam pana prezesa. Co mówimy na powitanie? Dzień dobry. A jak inaczej jeszcze możemy powiedzieć? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. A wujka Antala, jak możemy powitać po węgiersku? Es noć megle petyjsznekem. Jona pot, mindryke am. Dobrze, usiądźcie, zapraszam. A teraz mam nadzieję, że nasi goście posłuchają, czego się nauczyliście. Justynko, przeżegnaj się i powiedz: zdrowaś Mario. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bardzo ładnie. Teraz powstańmy i zmówmy Ojcze Nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła.
ode złego. Amen. Bardzo ładnie, usiądźcie. Myślę, że wujek Henryk na pewno się ucieszy, gdy na pożegnanie powiecie ten piękny wierszyk. Bardzo proszę, kto zacznie? Proszę bardzo. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Proszę. Proszę. Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. No. Bardzo ładnie. Niestety musimy iść do domu. Powstańcie. I co mówimy na pożegnanie? Do widzenia. Do widzenia. A naszego wujka Antala jak pożegnamy po węgiersku? Wisondratasra. A dzieci, jeszcze chwileczkę. Mamy owoce. Proszę. Co mówimy, jak ktoś nam coś daje? Dziękujemy. A wujkowi Antalowi jak podziękujemy po węgiersku? Bardzo. Tak, proszę bardzo. Chodź. Heju, sytuacja jest bardzo niepewna. Dziś otrzymałem poufną informację, że Hitler tak jest wściekły na regenta Horthyego, że w każdej chwili może nastąpić najgorsze. Co my wtedy zrobimy z tymi dziećmi? Pomyślałem o tym. Dla połowy z nich moi ludzie już znaleźli schronienie. 30 z tych dzieci trafi do polskich księży, którzy ukryją ich w kilku parafiach w Zakolu Dunaju. Drugie tyle trafi do węgierskich rodzin w Vácu, Pod i w Budapeszcie. W sprawie reszty proszę cię, porozmawiaj z hrabiną Szapary. Ostatnio w czasie wizyty u nas w sierocińcu obiecała pomoc w tej sprawie. Podobno nuncjusz Rotta też chce nam pomóc. Jeszcze jedna sprawa. Mam nowego, zaufanego współpracownika. To Żyd, Henryk Zimmermann. Przyzwoity człowiek, tak jak ty, prawnik. Uciekł z obozu pracy pod Krakowem. Jutro dostarczy dokumenty do Wydziału Cudzoziemców dla kolejnej grupy naszych Żydów. Oczywiście nadaliśmy im zwykłe polskie nazwiska. No to dobrze, że zwykłe, bo tych znanych, słynnych Polaków było już za wiele. To budzi podejrzenia. A komu mam dostarczyć dokumenty? Ja jeszcze dziś porozmawiam z szefem Wydziału Cudzoziemców i dam ci znać. W 43 roku zbierają się czarne chmury nad Antalem. Niemcy oskarżają Antala, że zbyt dobrze traktuje uchodźców i domagają się jego dymisji. Antal ze swoim ministrem zapraszają niemieckie dzieci ze zbombardowanych miast i w ten sposób neutralizują te oskarżenia. Jednocześnie wywiad niemiecki nie spuszcza oka ze Sławika, ale Węgrzy ciągle mają nad nim parasol ochronny. W związku z tym gestapo w Warszawie wzywa coraz częściej na przesłuchania żonę Sławika. W ostatniej chwili Sławik prosi Antala o pomoc. Ten błyskawicznie wyrabia paszporty i hrabina Elżbieta Szapary z nimi jedzie natychmiast do Warszawy i w grudniu jako dwie Węgierki wywozi je do Budapesztu. Sławikowie po kilku latach znowu są razem. Ale po nowym roku tata pod opieką mamy wysyła córkę Krysię do Balaton-Boglaru, żeby nie traciła czasu. Miałam kontakt przez krótki okres czasu z córką pana Sławika. Był to okres bardzo krótki. Mieszkała z matką w takiej willi nad Balatonem.
Ja chodziłam, pomagałam jej troszkę w lekcjach języka francuskiego. Widocznie musiałam dogonić klasę. Niecałe 3 miesiące trwała edukacja Krysi w Boglarze. Niestety wywiad niemiecki wpadł na trop tajnych negocjacji Węgrów z aliantami, co Hitler uznał za zdradę i w marcu 1944 roku wojskom Wehrmachtu zlecił jeszcze jedno zadanie. Józef Antal znał mnie od dzieciństwa. A moje pierwsze dobrze zapamiętane z nim spotkanie miało miejsce 19 marca 1944 roku, akurat w dniu imienin Józefa. Imieninowy obiad miał się odbyć u nas w domu. I nagle zjawił się Józef Antal. Będę o nim mówił Jupa. I zjawił się Jupa o 9 rano. Z bratem wyszliśmy na jego powitanie i spytaliśmy, dlaczego tak wcześnie przyszedł. Nigdy nie zapomnę bolesnego wyrazu jego twarzy, gdy odpowiedział: wszystko stracone, przepadło, Niemcy wkroczyli. 19 marca 44, okupacja Węgier. Ten dzień radykalnie zmienił sytuację uchodźców wszystkich narodowości, którzy znaleźli się na Węgrzech. Niemcy w pierwszej kolejności zajęli siedziby polskich organizacji opiekuńczych. Sławik i Antal zdążyli się ukryć, a przygotowana przez nich ewakuacja żydowskich sierot z Wacu tak dobrze została przeprowadzona, że ani jedno dziecko nie wpadło w ręce okupantów. Wielu Polaków jednak zostało aresztowanych. Zakończyła działalność polska szkoła w Balaton-Boglarze. Część kadry profesorskiej i starszych uczniów Niemcy wywieźli do jenieckich obozów, a Jadwigę Sławik do więzienia w Budapeszcie. Osamotnioną Krysię ksiądz Warga umieścił w szkolnym internacie. Kiedy Niemcy już wszystko opanowali, to potem trafiła też Krysia Sławik do kasztelu. I została potem z nami potem ulokowana w jednym pokoju, konkretnie koło mnie, tak, że mogłyśmy sobie ręce podawać. No i nawet zachował mi się wpis Krysi Sławik, data 21 marca 43. I napisała tak: kochana Oleńka, jeśli kiedy na łodzi życia burze cię cisną wokoło, choć łódź już jest blisko rozbicia, ty gromom mężnie staw czoło, bo może właśnie w chwili zwątpienia blisko jesteś zwycięstwa. Łódź twa szczęśliwie portu dobije tylko odwagi i męstwa. Na pamiątkę drogiej Oleńce wpisuje się Krysia Sławik. I do tego mi dodała swoje zdjęcie, które przekroiła, przecięła. Tak, rodziców sobie zostawiła, a mnie dała swoje zdjęcie. W nocy zaufany człowiek prezesa Sławika zjawił się w boglarskim internacie. Obudził jego córkę i zaprowadził Krysię do kryjówki ojca. Panie prezesie, ma pan gościa. Tatusia! Moja kochana córeczka. Jak się cieszę, że cię znowu widzę. O, siadaj. Opowiadaj, co u ciebie. Tatusiu, pamiętam pewną rozmowę z mamusią. Tak? Po przyjeździe z Warszawy. Powiedziałeś mamusi, że jeśli będzie niebezpiecznie, to wyjdziemy do Szwajcarii. Tak. Tak mówiłeś. Mamusie Niemcy zabrali. Ty się ukrywasz. Powiedz, dlaczego nie wyjechaliśmy do tej Szwajcarii? Kochanie, pewnie tego nie zrozumiesz, ale widzisz, ja nie mogłem tych ludzi, powierzonych mojej opiece, tak zostawić i wyjechać nagle. Pewnie to trudno zrozumieć, tak?
powiedz mi, czy ty byłeś z mamusią, kiedy Niemcy ją aresztowali? Tak. Opowiedz. Byłyśmy w pokoju. Tak. Gdy samochód z Niemcami podjechał do furtki. Zdążyło mi pokazać, gdzie schowała pierścionek i złoty łańcuszek. Szybko otworzyła okno i kazała wyskoczyć i schować się w krzakach. Tak, tak, słucham. No. Więc już jej nie widziałam. Cichutko. No i co było dalej, powiedz? A gdy zrobiło się ciemno, wyszłam z krzaków i poszłam do księdza Wargi. Tak. On zaprowadził mnie do internatu, do pokoju, w którym mieszka Ola Kos. Mm. To teraz moja najlepsza przyjaciółka. Krysiu, wojna się jeszcze nie skończyła. Nie wiadomo, co się może przydarzyć. Błagam cię, bądź cały czas taką mądrą, odważną, dzielną dziewczynką, jak jesteś. Dobrze? Tak. Panie prezesie, Krysia Przysidę musi wrócić do internatu, a to kawałek drogi. Musimy się pożegnać. Krysiu. Tak. Kiedy się znowu zobaczymy? Będę się starał jak najszybciej. Weź to. To mi się przyda. Tatusiu, dajesz mi swój ulubiony zegarek? Tak, teraz jest twój. No. Mam wziąć? Tak. Z Panem Bogiem. Na początku lipca 1944 roku Niemcy aresztują Sławika. Prawdopodobnie zdradził go Stanisław Hendrychowski, który kilka miesięcy wcześniej jako ekstern zdał w Boglarze maturę. Również Antal trafił do więzienia pod zarzutem pomocy polskim żołnierzom w ich przerzutach na zachód i za ratowanie ze Sławikiem Żydów. Groziła mu za to kara śmierci. Podczas brutalnej konfrontacji katowany Sławik mężnie zaprzeczył wszystkim oskarżeniom stawianym przyjacielowi. Również inni Polacy, znajdujący się w tym samym więzieniu, solidarnie stanęli w obronie swojego węgierskiego opiekuna. Ojciec opowiadał, siedział w więzieniu ze Sławikiem na Fyrutca, to słynne więzienie gestapowskie, no i tam byli przesłuchiwani. Wszyscy Polacy podczas tych przesłuchań, między innymi ojciec i Sławik, nigdy się nie przyznawali do niego. Ilekroć na przesłuchania gestapowcy nawiązywali, żeby oni powiedzieli coś o Antalu, mówili zawsze, że to jest dla nas obca osoba, widzimy go pierwszy raz. Tak,
właściwie Polska. Gdyby nie ty. Powiedz mi, że jeżeli przeżyjesz tę wojnę, to opiekujesz się Krysią. Henio. Henio. Uwolniony Antal natychmiast wyjechał do rodzinnego Orosi, a skatowanego Sławika wywieziono do niemieckiego obozu zagłady Mauthausen-Gusen. Ta unikatowa karta egzekucji potwierdza, że Henryk Sławik z członkami kierownictwa Komitetu Obywatelskiego, Andrzejem Pyszem i profesorem Stefanem Filipkiewiczem oraz członkami konspiracyjnej placówki W Edmundem Fietowiczem i Kazimierzem Gurgulem zostali powieszeni 23 sierpnia 1944 roku między godziną 15 a 15.15, co skrupulatnie odnotował protokolant tej zbrodni. Józef Antal, sekretarz stanu w Ministerstwie Odbudowy, wie, co stało się z jego przyjacielem Henrykiem. Wie, że jego żona Jadwiga została zesłana do Ravensbrück. Ale czy przeżyła? A co z Krysią? Daje komunikat do węgierskiego radia, który wiele razy jest powtarzany. Józef Antal, sekretarz stanu, poszukuje Krysi, córki Henryka Sławika. Szczęśliwie słyszy to gospodarz nad Balatonem, u którego jest akurat Krysia. Następnego dnia już jest w domu Antalów. Odbywa się trudna rozmowa. Krysiu, nie zostawimy ciebie. Jeżeli wyrazisz zgodę, ponieważ nie wiemy co z mamą, to cię adoptujemy. Krysia po kilku dniach wyraża zgodę, ale mama szczęśliwie przeżyła. I przed wyjazdem Krysia prosi, wujku, wpisz mi się do mojego pamiętnika. Krystynko, gdy wrócisz już do Katowic, powiedz mamusi, że dom Antalów jest dla was zawsze otwarty. I gdyby zaszła potrzeba, zawsze możecie na nas liczyć. Dobrze, wujku, powiem mamusi. A to wpis do pamiętnika, o który prosiłaś. Bardzo dziękuję wujkowi. Moja mała Krystynko, rysy twarzy masz po swoim ojcu. Miej tyle bohaterstwa w sercu, znoś wszelkie cierpienia i kochaj swoją ojczyznę tak gorąco jak on. Twój ojciec lubił nie tylko mnie, rodzinę Antalów, ale pokochał również ten nieszczęsny naród węgierski. Bądź i ty, choćby w najmniejszym stopniu, rzecznikiem węgierskiego narodu. Narodu, który dał twemu ojcu na wiele lat drugą ojczyznę, by mógł pracować dla swej Polski. Szanuj swą mamę, bądź jej zawsze wierną i dobrą córką. Pest Ujhej, 22 lipca 1945 roku. Z miłością, wuj Joszka Antal. Krysia wraca do Katowic. Rok później, w 1946, radni jedną z ulic nazywają imieniem Sławika. Tę decyzję po trzech zaledwie dniach anulowano i ulicę Sławika zamieniono na Zabrską. W nowej rzeczywistości politycznej reprezentant rządu polskiego na wychodźstwie nie mógł być patronem katowickiej ulicy.
Ale to nie jedyny powód, że Sławika w Polsce Ludowej, na jego ukochanym Śląsku, skazano na wieloletnie zapomnienie. Jak się dowiedziałem, że przez kilka dni miał nazwę ulicy, a po kilku dniach nie miał, no to, to pokazuje tylko to małe jakieś polskie piekiełko, że akurat nie był z tej frakcji PPS-u, z której powinien być, no więc przez chwilę był, a za chwilę już może było niewygodnie, żeby był. Również na Węgrzech zaczyna się zmieniać sytuacja polityczna. Komuniści stopniowo eliminują z życia publicznego prawicową i demokratyczną partię drobnych posiadaczy. Pomimo tego były minister odbudowy, Józef Antal, angażuje się w działalność swego ugrupowania politycznego, któremu pozostanie wierny do końca. Józef Antal w partii drobnych gospodarzy należał do najbardziej aktywnych polityków. Pełnił kierownicze funkcje. Jako dyrektor partii, bo takie zajmował w niej stanowisko, dowodził takim pionem partii, który nadzorował i kierował całym aparatem. Niejako poruszał i mobilizował do działania wszystkich jej członków. Zwłaszcza na prowincji. Nie był naszym jedynym dyrektorem, ale to on był z nich najbardziej widoczny, najbardziej znany. Węgierski Czerwony Krzyż jest ostatnią publiczną instytucją, którą Antal z powodzeniem kierował do 1948 roku. Jego dokonania w tej organizacji dla komunistycznej ekipy Rákosiego nie miały żadnego znaczenia. Wyrzucili go z Czerwonego Krzyża i to w sposób najbardziej ohydny. Rano poszedł do pracy, ale portier swego dotychczasowego szefa nie wpuścił do środka i powiedział: pan tu już nie pracuje. To była bardzo perfidna metoda komunistów. Wiele lat później, kiedy syn Antala został premierem, przyjrzał się tej sprawie i stwierdził, że w rzeczywistości ojciec nigdy nie otrzymał formalnego odwołania ze stanowiska. Nakazał więc wypłacić wszystkie zaległe pobory ojca aż do emerytury, a całą kwotę przekazał instytucji charytatywnej. Na emeryturze znalazł się zaledwie 52-letni świetny organizator, człowiek z bogatym doświadczeniem urzędnika państwowego i działacza politycznego, który przez całe dorosłe życie był po stronie biednych i potrzebujących pomocy. W nowej dla siebie sytuacji dorabia do skromnej emerytury korepetycjami z niemieckiego, rosyjskiego i łaciny, a nade wszystko całkowicie angażuje się w życie rodziny. Nasz dziadek był wspaniałym dziadkiem. Nauczył nas grać w karty, w szachy. Całymi dniami się nami zajmował. Razem z nim czytaliśmy, liczyliśmy. Od rana do wieczora byliśmy zajęci. No tak, no więc tym zbija i to jest ta sytuacja. To było już bardzo dawno temu, gdy dziadek uczył nas grać w szachy i regularnie graliśmy. Bardzo lubiliśmy z nim grać w szachy. Ja do rodziny Antalów trafiłam w wieku 18 lat, kiedy wyszłam za mąż. Przeszłam z jednej rodziny do drugiej, prawie jako dziecko. W mieszkaniu przy Ferencjektere mieszkało nas dużo osób. Rodzice Józefa Antala juniora, Józef Antal senior z żoną Irin, ich córka Hej Laszlon i Edith z mężem i dwiema córkami, a później tam się też urodzili moi dwaj synowie, Gyergy i Péter. Przez 19 lat żyliśmy w tak wielkiej rodzinie, a
przez pierwsze półtora roku mieszkała z nami również babcia mojego męża ze strony jego mamy. Żartując, nazywaliśmy się tak, jak się nazywały spółdzielnie rolnicze. To my o nas mówiliśmy, to jest spółdzielnia Antalów. A mezőgazdasági szövetkezeteket, de mi úgy neveztük, hogy ez az Antal TSC. Rok 56. październik. Wiadomość o wiecu pod pomnikiem generała Bema i pierwszych ofiarach w Budapeszcie zastaje Antala w Rosji. Wraca do polityki. Razem z synem, Józefem, w okolicy Szomlo na wiecach mobilizuje rodaków do walki o narodowe i wolnościowe ideały. Mieszkanie Antalów przy Ferencjektere w Budapeszcie na kilka tygodni zamienia się w jedno z biur partii drobnych posiadaczy. Przypomnę, że Józef Antal senior w roku 56 nie miał jeszcze 60 lat. Nie ulega wątpliwości, że był w wieku aktywności politycznej. I z tego co wiem, mówiono wówczas, że jeśli powstanie rząd koalicyjny, to on zostanie ministrem spraw wewnętrznych. Rewolucję brutalnie tłumią radzieckie czołgi. Z ponurej rzeczywistości Antal chętnie wraca do wspomnień z wojny. Do roli opiekuna uchodźców kilku narodowości. Do bliskich jego sercu Polaków i Henryka, przyjaciela na śmierć i życie. Również w Katowicach, w domu Jadwigi Sławik i jej najbliższych, nie zapomina się o wojennych przeżyciach. W moim domu mówiło się wiele o Antalu. I to mówiły mi wiele o nim i babcia, jak jeszcze żyła, jak i mama przez długie lata. I to nie tylko o nim, ale o całej jego rodzinie, którą obie panie poznały tam w tych dramatycznych okolicznościach. Dziadek o swojej pracy podczas wojny, o polskich uchodźcach i Henryku Sławiku dużo opowiadał najpierw nam, a później odwiedzającym go polskim dziennikarzom. Mogli się oni z nim kontaktować dzięki Edwardowi Dębickiemu, który w latach 60. został dyrektorem Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Budapeszcie. To Dębicki, jako pierwszy z Boglarczyków, odnalazł i zainteresował się naszym dziadkiem. W 1966 roku, kiedy jako dziennikarz Sztandaru Młodych pojechałem na Węgry robić reportaże, odszukałem doktora Antala. Zadzwoniłem, zapukałem i zostałem natychmiast przyjęty. Pamiętam to spotkanie. Przedstawiłem się jako dziennikarz, mówiłem dobrze po węgiersku i to oszalenie właśnie Antala ujęło. Widzieliśmy, jak Polacy naszego dziadka szanowali i pielęgnowali z nim kontakty, gdy ówczesne komunistyczne władze węgierskie o pięknej sprawie uchodźstwa polskiego wymownie milczały. I dopiero my, Boglarczycy, ci wszyscy ludzie, którzy byli na Węgrzech, zaczęliśmy dochodzić tego, aby jednak uznać ten ogromny wysiłek, wkład doktora Antala, wkład Węgrów, stworzenie tej całej atmosfery, która sprzyjała i umożliwiła nam przetrwanie najtragiczniejszych i najgorszych chwil w czasie II wojny światowej. Postanowiliśmy zaprosić Antala do nas, do naszego tego Instytutu Kultury Polski, któremu przewodził tam Dębicki. Pracował Klimczak, Boglarczyc. I udało nam się to spotkanie. Antal sięgał tak często po chusteczkę. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach i nie mogliśmy nawet mówić ze wzruszenia. Ojczulek Polaków, jak w czasie wojny Józefa Antala nazywali uchodźcy, zmarł w 1974 roku w Budapeszcie. Pierwszym krokiem w przywracaniu pamięci Antalowi i Sławikowi było ich pośmiertne uhonorowanie w 1990 roku tytułami Sprawiedliwych.
W Jerozolimie dyplom odebrała wiadłaszem w imieniu Henryka Sławika córka Krystyna Sławik-Kutermak, a w imieniu Józefa Antala seniora jego syn Józef Antal junior, wówczas premier Węgier. Tego faktu polskie media nie zauważyły i o Sławiku nadal było cicho. Punktem zwrotnym w odkrywaniu prawdy o niezwykłej przyjaźni Sławika z Antalem i ich dokonaniach w czasie wojny był przyjazd do Warszawy w połowie 2001 roku człowieka, który przez 6 miesięcy na Węgrzech pomagał Sławikowi ratować Żydów. To Henryk Zimmermann, były wiceprzewodniczący Knesetu. Spotkał się z uchodźcami na Węgrzech, Janem Stolarskim i Bogumiłem Dąbrowskim oraz Grzegorzem Łupczykiem, byłym ambasadorem polskim w Budapeszcie. To spotkanie zapoczątkowało wieloletnią i trwającą do dziś batalię o godne miejsce dla Sławika i Antala w najnowszej historii nie tylko Polski i Węgier, ale to temat już na zupełnie inną filmową opowieść.